Ja chciałbym w takiej bardzo skrótowej formie, ponieważ chciałbym, żeby więcej czasu było na dyskusję, chociaż organizatorzy mówili, że wystąpienia będą 20-minutowe, a okazało się, że one są dłuższe. Chciałbym zaproponować taki temat: etyczne dylematy wokół granic terapii. Troszeczkę zmodyfikowałem ten temat, rys historyczny i współczesne poglądy. Tak się właśnie zastanawiałem, że właściwie może warto spojrzeć z pewnej takiej perspektywy, bo może nam się wydaje, że my otwieramy tutaj dopiero jakieś drzwi, a okazuje się, że one już są dawno otwarte, że już w historii to wszystko było, że to wcale nie jest takie oryginalne, to co dzisiaj staje przed nami jako jakaś niezwykła, odkrywcza idea, jakaś myśl bardzo oryginalna. Dlatego proszę pozwolić, oczywiście tak obszerne zagadnienie w tak krótkim czasie wymagało pewnej syntezy i jakiegoś oczywiście bardzo subiektywnego podziału, wyboru pewnych myśli, pewnych osób, które miały jakiś decydujący wpływ. Myślę, że ewentualnie w dyskusji można by do pewnych tutaj myśli wrócić. Jak najpierw wygląda ta sprawa w pewnej perspektywie historycznej? Otóż zachowały się źródła historyczne, dokumenty prawne, opracowania medyczne, filozoficzne i teologiczne traktaty, które ujmowały w pewien sposób kwestię niepodejmowania potencjalnie możliwego leczenia lub przerwania leczenia już rozpoczętego. Przedstawmy więc w bardzo skrótowej formie poglądy najbardziej charakterystyczne dla określonych sposobów myślenia w tym temacie. W odległej starożytności, starożytna medycyna egipska i grecka, z uwagą podchodzono do praktycznych umiejętności lekarzy, wyraźnie doceniając aktualne możliwości leczenia, jakie posiadali. Jednocześnie znamienne jest, że już wówczas autorytatywnie zakazywano pewnych praktyk medycznych ze względu na ich negatywne konsekwencje. W papirusie Edwarda Schmidta z XVII wieku przed Chrystusem, który został odnaleziony w 1862 roku w Luksorze, znajdujemy trzy rodzaje orzeczeń lekarskich. Dolegliwość może być leczona i wyleczona, dolegliwość można próbować leczyć i wyleczyć i trzecie, dolegliwości nie można leczyć i nie ma praktycznie żadnej nadziei na wyzdrowienie. Inny starożytny dokument, nazywany papirusem Ebersa z XVI wieku przed Chrystusem, który jest najobszerniejszym zachowanym egipskim papirusem medycznym, opisuje przypadki, w których lekarzowi zaleca się nie podejmowanie żadnych działań przeciw diagnozowanej chorobie. Medycyna starożytnej Grecji jest nieodłącznie związana z postacią Hipokratesa z Kos. Przypominam, lata około 460-377 przed narodzeniem Chrystusa. Jego traktat o sztuce wyznacza bardzo precyzyjne trzy podstawowe zadania stojące u podstaw medycyny. Ma ona, po pierwsze, uwalniać chorych od cierpienia, nieść ulgę w chorobie i trzecie, powstrzymywać się od leczenia tych chorych, którymi choroba totalnie zawładnęła, bowiem w takich przypadkach medycyna jest bezsilna. W innym traktacie zatytułowanym Choroby Hipokrates pisze, iż trzeba leczyć choroby, które da się leczyć, lecz także rozpoznawać te, na które nie można wpłynąć i wiedzieć, dlaczego nie można ich leczyć. Autor jednak dodaje, iż w przypadku, gdy nie ma możliwości leczenia, trzeba tak długo, jak to tylko możliwe, szukać tego, co korzystne dla pacjenta. Orientalna medycyna średniowieczna, która w dużym stopniu wzorowała się na poglądach Hipokratesa, także wypowiadała się w omawianej kwestii. Pochodzący z IX wieku traktat zatytułowany Praktyczna etyka dla lekarzy, napisany przez arabskiego autora Izaaka ibn Ali al-Ruhawi, przypomina, iż lekarze są strażnikami ludzkich dusz i ciał. Dlatego wymaga się od nich przestrzegania wysokich standardów etycznych
i nieustannego doskonalenia umiejętności leczenia. Znajomość medycyny nie może prowadzić także do popełniania złych czynów, dlatego konieczne jest, by każdy lekarz stosował ją w sposób przynoszący pacjentom pożytek. Dalej w cytowanym dziele czytamy, iż nie powinno się leczyć kogoś, kto domaga się zastosowania terapii nieadekwatnej do swej choroby, ani też sugerować się w takich przypadkach nieuzasadnionymi skargami chorego. Około roku 1195 powstały komentarze do aforyzmu Hipokratesa, napisane przez żydowskiego uczonego Maimonidesa. One również podejmują kwestie graniczne leczenia i terapii w bardzo szczegółowych zagadnieniach praktyki medycznej. Oto tekst żydowskiego uczonego. Jeżeli u osoby rozwinie się ukryty rak, najpierw, gdy nie będzie on leczony, ponieważ jeśli podejmie się terapię, pacjent umrze szybko, lecz jeśli nie będzie on leczony, może żyć przez długi czas. Niepodejmowanie leczenia dotyczy operacji chirurgicznej albo kauteryzacji, lecz nie dotyczy leków uspokajających. Lekarz nie odstępuje definitywnie od pacjenta, ale zmienia perspektywę swych działań. Bardzo ciekawe określenie. Zmienia perspektywę swych działań. Podporządkowuje posiadaną wiedzę nowym celom, aby jej użyć na korzyść pacjenta. Także w czasach nowożytnych znajdujemy świadectwa dotyczące konkretnych zaleceń adresowanych do lekarzy w odniesieniu do sytuacji granicznych. I tak na przykład angielski lekarz Thomas Percival, który żył w latach 1740-1804, wydał w roku 1794 broszurę, która w nieco rozszerzonej wersji ukazała się w roku 1803 pod tytułem Etyka medyczna lub kodeks ustanowień i zasad dotyczących profesjonalnego postępowania lekarzy i chirurgów. Autor ten przestrzega przed stosowaniem nowych eksperymentalnych form terapii w przypadku niepowodzenia klasycznych metod leczenia, bez uprzedniej konsultacji z kompetentnymi specjalistami. W końcowym okresie śmiertelnej choroby Percival nie zaleca usilnego leczenia, lecz podkreśla, iż rozsądek nakazuje trwać przy pacjencie, by w ten sposób przeciwdziałać rozpaczy i łagodzić cierpienie psychiczne. Współczesne stanowiska w kwestii odstąpienia od interwencji medycznych. Na współczesny wizerunek medycyny składa się wiele różnych elementów. Są wśród nich nieznane wcześniej metody diagnostyki, terapii, precyzyjnego monitorowania stanów pacjentów oraz sposoby podtrzymywania życia. Pojawiły się możliwości zastępowania utraconych funkcji życiowych organizmu i technologie poprawiające kondycję życiową osób niepełnosprawnych, aparaty słuchowe, protezy. Dziś prace niewydolnych narządów mogą zastąpić urządzenia techniczne lub przeszczepy organów pochodzących od innych osób. Odkrycia w dziedzinie farmakologii i ratownictwa medycznego przyczyniły się znacznie do spadku liczby zgonów. Autorzy podejmujący dziś kwestię odstąpienia od interwencji medycznych mówią różnymi głosami. Przywołują w argumentacji na przemian pryncypia etyczne, wątki religijne, chętnie sięgają do antropologii lub wyników badań socjologicznych. Poglądy te są dość spolaryzowane. W całym dość bogatym obszarze tych poglądów można wyróżnić takie trzy zasadnicze stanowiska. Pierwszy nurt to jest nurt radykalny. Obejmuje zwolenników rozwiązań wykluczających możliwość zaprzestania jakichkolwiek działań leczniczych lub zabójczych, działań zmierzających do skrócenia życia osoby chorej. Do tego radykalnego nurtu należy etyczna myśl współczesnego judaizmu. Dawid Blaich, rabin, wykładowca Talmudu na Nowojorskim Uniwersytecie, przypomina, iż życie ludzkie jest największą wartością i ma ono pierwszeństwo niemal ponad wszystkim innym. Jak długo się ono tli, nikt i nic nie ma prawa go przerwać lub zagrozić jego ciągłości, bez względu na to, jak beznadziejna wydaje się egzystencja osoby chorej. Tak na marginesie może warto przypomnieć, iż
W judaizmie nakaz bezwzględnej ochrony życia nie obowiązuje jedynie w przypadku kar z tytułu popełnienia trzech grzechów – morderstwa, idolatrii oraz niektórych przewinień seksualnych, np. kazirodztwa. Myślenie rabinistyczne przyporządkowuje ludzkiemu życiu nieskończoną wartość. Korzystając z analogii zaczerpniętej z matematyki, nieskończoność jest praktycznie niepodzielna. Jeżeli spróbujemy to uczynić, każda jej część pozostaje tak samo nieskończona. Zatem każdy fragment życia jest wart tyle samo, ile całe życie. Nie ma znaczenia, czy komuś pozostała godzina, miesiąc czy rok życia. Dłuższa perspektywa nie czyni życia bardziej wartościowym. Dlatego judaizm odmawia człowiekowi prawa do oceniania życia na podstawie jego jakości. Kategoria ta nie ma żadnego zastosowania w etycznej ocenie konkretnego postępowania, podobnie jak rokowania inne elementy oceny medycznej stanu pacjenta. Obowiązki lekarza nie kończą się w momencie, gdy nie jest on w stanie przywrócić zdrowia. Musi walczyć o każdą, choćby najkrótszą chwilę życia osoby chorej. To jest też ciekawe, że wszystkie nakazy, prawa religijne, rytualne zobowiązania, tak w judaizmie bardzo ściśle respektowane, dotyczące przykładowo szabatu czy koszernego pożywienia, one zostają zawieszone, gdy trzeba podjąć leczenie pacjenta. Ponieważ judaizm uznaje każdą chwilę życia za świętą, obowiązkiem pacjenta jest poddawać się terapii, nawet jeśli nie daje ona szans na wyleczenie. Osoba umierająca, której śmierć jest nieunikniona i rychła, jest ciągle osobą żyjącą w każdym wymiarze. Wyjątek stanowi sytuacja człowieka, u którego rozpoczął się już bezpośredni proces umierania, który w ciągu 72 godzin doprowadzi do śmierci. W takim przypadku obowiązek przedłużania życia nie ma już zastosowania. Jeśli chory może żyć dłużej niż 3 dni, nie traktuje się go jako osoby umierającej. W tym nurcie radykalnym można odnotować także grupę myślicieli, którzy chociaż bezpośrednio nie głoszą idei maksymalnego przedłużania życia, są jednak zdeterminowani przeciwnikami praktyk przeciwnikami praktyk ograniczania usług medycznych. Ich poglądy bazują na założeniu konieczności leczenia chorych za wszelką cenę. Do tego grona należy dwoje amerykańskich autorów, Susan Rubin oraz Wesley Schmidt. Według tych autorów lekarze nie mają podstaw, by podejmować samodzielnie, jednostronnie decyzję o przerwaniu terapii, uznając ją za nieskuteczną na gruncie wiedzy zawodowej, zgodnie z kanonami nauk medycznych lub na podstawie wyznawanego światopoglądu. Taka decyzja, ich zdaniem, jest sądem wartościującym, nie zaś medycznie zdeterminowanym. Orzekanie o bezskutecznej terapii jest według nich powrotem do paternalizmu. Lekarze stawiają się w roli osób wiedzących lepiej, co jest dobre dla pacjenta. Należy dodać, iż zdaniem tych autorów, chociaż lekarz nie może odmówić leczenia na podstawie swej wiedzy, może to uczynić, broniąc swojej autonomii albo przekonań etycznych. Drugi nurt w tym współczesnym nurcie poglądów to jest tak zwany nurt umiarkowany. Skupia myślicieli dopuszczających możliwość odstąpienia od interwencji medycznych w szczególnych przypadkach, jednocześnie zabraniających jakichkolwiek form działań samobójczych. W tym kręgu zostało dość precyzyjnie wypracowane pojęcie tzw. środków zwyczajnych i środków nadzwyczajnych w odniesieniu do poszczególnych terapii i działań medycznych. To logiczne uzasadnienie nakazu stosowania środków zwyczajnych i dobrowolności stosowania środków nadzwyczajnych zaproponował w latach 50. XX wieku Edwin Halley. Utrzymuje on, iż Bóg, który darował nam ciało, nie wymaga od nas niczego, co wychodzi poza zwyczajne ludzkie możliwości. Gdybyśmy musieli stosować bardzo trudne, nadzwyczajne środki, by zachować życie, bylibyśmy zmuszeni postępować według reguł, które są ponad możliwościami przeciętnego człowieka.
Nie ma zatem obowiązku stosować nadzwyczajnych środków, natomiast zaprzestanie używania środków zwyczajnych sprzeciwia się woli Bożej i jest praktycznie równoznaczne z samobójstwem. Należy zwrócić uwagę na różne znaczenie, jakie przypisuje się terminom środek zwyczajny lub nadzwyczajny. Najczęściej bowiem lekarze i etycy używają ich w odmiennym sensie. Dla lekarza niektóre medykamenty lub operacje mogą uchodzić za zwyczajne, mimo że wiążą się z nimi duże koszta lub są niezwykle inwazyjnymi interwencjami chirurgicznymi. Postrzegane są jednak jako powszechnie przyjęte sposoby zapobiegania pewnym dolegliwościom. Takie rozumienie zwyczajności nie pokrywa się ze znaczeniem tego terminu używanym w dyskursie etycznym czy moralnym. Pojęcie to na gruncie etycznym funkcjonuje w korelacji do natury ludzkiej. Nie każdy człowiek ma odpowiednią energię lub hart ducha, a także środki materialne do zachowania swojego życia. W takim przypadku tego typu działania mogą być przez daną osobę postrzegane już jako środki nadzwyczajne. Nic, co jest zbyt bolesne bądź bardzo trudno osiągalne, dla przeciętnego człowieka nie może, zdaniem Edwina Hellego, uchodzić za obowiązek. Widzimy zatem, iż istnieje oczywista trudność w jednoznacznym odróżnieniu środków zwyczajnych od nadzwyczajnych. To ostatnie najczęściej definiuje się jako te, które w konkretnej sytuacji tu i teraz są bardzo kosztowne lub niezwykle rzadkie, nadzwyczaj bolesne lub ogromnie trudne, lub wielce niebezpieczne, lub spodziewane dobre skutki nie będą proporcjonalne do trudności i niedogodności związanych z ich zastosowaniem. Często jednak trudno z matematyczną precyzją rozstrzygnąć, z jakim środkiem mamy do czynienia. Zazwyczaj trzeba wziąć pod uwagę takie okoliczności jak wiek pacjenta, rodzaj proponowanej interwencji medycznej, prawdopodobieństwo wyleczenia, ból związany z leczeniem, zobowiązania chorego wobec innych osób i tym podobne. Trzeba także pogodzić się z faktem, że wśród etyków i moralistów panuje rozbieżność opinii w kwestii stosowania ogólnych zasad do konkretnych sytuacji. Warto w tym miejscu nadmienić, iż rozróżnienie na środki zwyczajne i nadzwyczajne spopularyzowane w ciągu wieków przez katolickich moralistów również współcześnie znajduje wiele zwolenników. Sprzyjają temu oficjalne wypowiedzi przedstawicieli Kościoła oraz różnych instytucji kościelnych. Należy wskazać papieską aprobatę dla owej sędziwej tradycji zawartą w wypowiedzi Piusa XII skierowanej do uczestników Międzynarodowego Kongresu Anestezjologów w 1957 roku. Kwestii specyfikacji środków terapeutycznych poświęcono także sporo miejsca w dokumencie zatytułowanym Niektóre kwestie etyczne odnoszące się do ciężko chorych umierających, wydanym przez papieską Radę Cor Unum. Także deklaracja Jura et Bona Kongregacji Nauki Wiary, jest to deklaracja o eutanazji, potwierdza także świadomość rozróżnienia tych środków terapeutycznych. Zapis o środkach nadzwyczajnych można znaleźć w opublikowanej w 1995 roku encyklice Jana Pawła II Evangelium Vitae, a także w jednym z paragrafów niekonfesyjnego dokumentu, jakim jest obowiązujący w Polsce od 1994 roku Kodeks Etyki Lekarskiej. W stanach terminalnych nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub opoczywej terapii, stosowania środków nadzwyczajnych. Nawet po nowelizacji w 2003 roku ten zapis w niezmienionej formie został zachowany. Trzeci nurt, nurt permisywny. Domaga się pełnej swobody pacjenta w dysponowaniu własnym życiem, włącznie z możliwością podjęcia działań samobójczych lub zabójczych. W tym nurcie pragnę tylko zwrócić uwagę na amerykańskiego teologa i pastora kościoła episkopalnego Josepha Fletchera, który zmarł w 1991 roku, gdyż jest on uznawany za prekursora tzw. etyki sytuacyjnej. Ona potem dzisiaj jest ona bardzo popularna, szczególnie na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, takim typowym przykładem naukowca, etyka, który jakby tę ideę bardzo konkretnie zastosował, jest australijski bioetyk Peter Singer. Myślę, że on jest znany powszechnie. Właśnie ten, który
bazując na tak zwanej zasadzie utylitaryzmu preferencyjnego, właściwie domaga się absolutnej wolności w podejmowaniu właśnie takich działań, że to preferencje danej osoby decydują o tym, czy ona ma żyć, czy nie ma żyć, czy jeśli ona nie może wyrazić swoich preferencji z różnych względów, to inni powinni zdecydować o tym, czy to pragnienie śmierci jest uzasadnione. Echem tego poglądu, tych myśli jest bardzo dużo takich sytuacji bardzo trudnych. W Niemczech do niedawna istniała takie stowarzyszenie Die Deutsche Gesellschaft für Humane Sterben, która skupiała osoby, które za życia właśnie wyrażały gotowość do skrócenia swojego życia, jeśli to życie przestanie być wartościowe. Można zapisać się do takiego stowarzyszenia, wpłacając 50 euro, staje się członkiem takiego stowarzyszenia. Kiedy przychodzi moment, kiedy ja chcę ze swoim życiem skończyć, wtedy trzeba wpłacić 3000 już i przychodzi tak zwana komisja. W skład takiej komisji wchodzi lekarz, psycholog, pielęgniarka i sprawdzają, czy życzenie śmierci jest, proszę uważać, uzasadnione. I były takie przypadki dosyć głośno w niemieckiej prasie opisywane właśnie takiej sytuacji pewnej starszej pani w wieku około 75 lat, która musiała używać do czytania okularów, była bardzo często w takiej stanie depresji i była bardzo taka negatywnie nastosowana do życia, właściwie taka zrezygnowana. I komisja, która przyjechała, która porozmawiała z tą panią, orzekła, że pragnienie śmierci jest uzasadnione. A potem okazało się, że ten anioł śmierci, jak się określa, taką pielęgniarkę, która przynosi tą truciznę, tak się stało, że ta trucizna niestety nie zadziałała. Matka tej pani, przyjeżdżając, zobaczyła samochód obcy przed domem swojej matki, więc się zainteresowała, przyjechała, odratowano tą kobietę. Ona napisała bardzo ciekawy taki tekst: przeżyłam swoją śmierć. Opisuje bardzo przerażające wręcz wydarzenia, jak bardzo to doświadczenie wydawałoby się łagodnej śmierci właściwie stało się dla niej jakimś traumatycznym przeżyciem, którego po prostu nawet nie chce wspominać. Dlatego te poglądy, Peter Singer, on stał się znany przez taką swoją bardzo rozpowszechnioną, przetłumaczoną na kilkanaście języków książkę Etyka praktyczna. Można ją także dostać chyba już w języku polskim, która właśnie pokazuje właśnie to podejście tego trzeciego nurtu, tego nurtu, który generalnie bazuje właśnie na tej etyce sytuacyjnej, na tej etyce, która wychodzi dalej jeszcze poza, powiedzmy, pewne kanony dzisiejszej nawet cywilizacji chrześcijańskiej czy jakiegoś ogólnego rozumianego humanizmu. Bo jedną z kluczową tezą tych myślicieli jest to, że trzeba zerwać z tym paradygmatem o świętości ludzkiego życia. To jest paradygmat, który nie jest niczym uzasadniony. To chrześcijaństwo wprowadziło tak absurdalne pojęcie jak świętość ludzkiego życia. Że tak zupełnie nie jest, trzeba to wszystko odwrócić. To jest, oni uważają, że to jest taki szowinizm gatunkowy, że człowiek właśnie domaga się szczególnego respektu dla gatunku Homo sapiens. To nie jest niczym uzasadnione i podaje bardzo dużo takich przykładów, gdzie bardziej się należałoby cenić życie, powiedzmy, foki, czy od życia, powiedzmy, noworodka, który rozwija się z jakąś wadą, szczególnie systemu nerwowego. Wracamy do tego Fletchera. Chciałbym tylko podkreślić, że jego zdaniem system etyczny, który jest humanistyczny lub personalistyczny, stawia wyżej człowieczeństwo, osobistą integralność niż życie biologiczne. Pisze, że moralność witalizmu urąga wolności i świętości człowieka. Naturalny i fizyczny determinizm musi jego zdaniem ustąpić miejsca, uwaga, etyce miłości. Etyce miłości, ale tej miłości oczywiście rozumianej bardzo specyficznie. Fletcher uważa, iż trzeba głębszego nawet niż często biologicznego rozumienia, czym jest życie i śmierć.
Człowiek, który utracił wyższe funkcje mózgu, którego system nerwowy nie działa właściwie, przestaje być istotą ludzką, nie jest osobą i właściwie jest martwy. Liczą się funkcje osobowe, a nie biologiczne. Człowieczeństwo jest rozumiane przede wszystkim jako racjonalne istnienie. Najważniejszą wartością jest dobrobyt lub trafniej dobre życie osoby. Popełnianie samobójstwa lub odebranie komuś życia ze współczucia jest usprawiedliwione, jeżeli celem jest uwolnienie pacjenta od bezpodstawnego cierpienia i dehumanizacji. Reasumując, należy stwierdzić, iż stanowisko radykalne i permisywne w omawianej kwestii ignoruje istotne elementy moralnej prawdy o człowieku. Ubogie i dość powierzchowne analizy sprawiają, iż złożone problemy związane z odstępowaniem od interwencji medycznych nie zostają odczytane w ich rzeczywistym sensie moralnym. Jedynie stanowiska umiarkowane interpretują analizowane zjawiska, wychodząc poza prosty schemat czarno-białej kolorystyki, stanowią mimo pewnych braków próbę wieloaspektowego i wiarygodnego traktowania kontrowersyjnych zagadnień. Odpowiada to złożonej rzeczywistości świata, w jakim żyjemy, oraz wyraża przemyślany stosunek do życia, losu człowieka i różnych implikacji związanych z chorobą, umieraniem i śmiercią. Skomplikowany obraz życia, uwikłanego w trudne dylematy, granice leczenia i terapii, nie jest i nie musi być doświadczeniem każdego człowieka, choć dla personelu medycznego pewnych specjalności może być codziennością. Materia poruszanych zagadnień sprawia, iż niechętnie zaglądamy w bolesne karty ludzkiej egzystencji i raczej próbujemy odłożyć osobistą konfrontację z problematyką dotkliwej choroby, cierpienia lub umierania, dopóki one nas bezpośrednio nie dotyczą. Chciałbym w tym miejscu, proszę mi wybaczyć, bardzo osobistą refleksję. Dokładnie 3 tygodnie temu umierała moja mama w szpitalu w Bydgoszczy i lekarze zapytali, mam jeszcze 2 siostry, czy zgadzamy się, aby zastosować dożywianie sztuczne. Ja mówię, przecież moja mama jest świadoma, musimy ją zapytać. I pochyliłem się nad nią i w bardzo prostych słowach starałem się wytłumaczyć, o co chodzi. Ona odpowiedziała, nie chcę, już nie chcę. Kiedy oznajmiłem tą decyzję lekarzowi dyżującemu, odczułem wyraźnie, jakby odetchnął z ulgą. To jest trudne do wypowiedzenia i ta granica, i wtedy sobie uświadomiłem, o tych sprawach mówię na wykładach, rozmawiamy na rozmaitych konferencjach, a dopiero kiedy człowiek jest skonfrontowany rzeczywiście bardzo osobiście z tą rzeczywistością, zdaje sobie sprawę, jak trudne to są dylematy, jak bardzo wymagają właśnie takiego trzeźwego osądu rzeczywistości, a jednocześnie bardzo jakiejś takiej subtelnej, wnikliwej oceny całej sytuacji. Pacjentowi potrzebny jest lekarz wrażliwy na jego potrzeby. Lekarz, który potrafi skutecznie przeciwdziałać bólowi, być roztropnym doradcą. Medycyna nie powinna zdominować ostatniego etapu choroby i procesu umierania pacjenta, podporządkowując własnym celom ich osobowy i indywidualny charakter. Dziękuję bardzo. Thank you.